Ósmy dzień naszej modlitwy ku czci Matce Bożej Bolesnej. Macierzyństwo, oto syn Twój, oto matka Twoja. Zbliżają się ostatnie chwile Zbawiciela, krew Przenajświętsza, jak drogi balsam powoli sączy się z Przenajświętszych ran, a z jej upływem gaśnie Jego życie. Jezus zwraca krwią zaszłe oczy ku swojej matce, pogrążonej w morzu boleści u stóp krzyża, i na świętego Jana, umiłowanego ucznia, który w czasie ostatniej wieczerzy spoczywał na jego sercu. Serce Jezusa wezbrane miłością zapomina o swych cierpieniach. Jezus czyni ostatni wysiłek, zwraca się ku swojej matce, mówiąc: Niewiasto, oto syn Twój, a do świętego Jana, oto matka Twoja. O cóż to za zmiana, mówi święty Bernard. Maryja dostaje Jana na miejsce Syna Bożego, człowieka prostego, na miejsce Boga prawdziwego. Czyż może być miecz boleśniejszy dla serca tak miłującego jak serce Maryi? I od tej chwili Matka Jezusa stała się naszą Matką. Wszystkich ludzi przygarnęła do swojego macierzyńskiego serca. Pod krzyżem Matka Bolesna przechodzi duchowo wszystkie cierpienia swego boskiego Syna. Gwoździe boleśnie raniące ręce i nogi Jezusa ranią niewymownie jej macierzyńskie serce. Każdą zniewagę odczuwa boleśnie. Mękę konania przechodzi w swym sercu, bowiem serce Maryi to ołtarz całopalenia za grzechy świata. Wśród zniewag i męki konania Maryja wiernie trwa u stóp krzyża, gotowa na stokroć większe cierpienia, byle tylko ich ceną okupić zbawienie świata. I mnie widzi Maryja pośród swych dzieci i za mnie cierpi. Wyprasza mi potrzebne łaski, pragnie uczynić mnie szczęśliwym na ziemi, a po śmierci zaliczyć do grona swych wybranych i wiernych dzieci. Zastanowię się, czy nie jestem głuchy na głos Matki Bolesnej, czy mymi grzechami nie stawiam przeszkód w łasce Bożej. O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, zobaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja. Nie zapominaj nigdy na cierpienia swojej matki, której duszę najświętszą miecz boleści pocieszył. Błogosławiona Panno Maryjo, święta Matko Jezusowa, której duszę miecz boleści przeszył, wyjednaj nam u Syna swego odpuszczenie grzechów. Uproś nam Jego łaskę i błogosławieństwo i we wszystkich potrzebach naszej duszy i ciała, abyśmy rozważając Jego mękę i Twoje cierpienia, zasłużyli sobie na wieczną chwałę w niebie, gdzie Syn Twój żyje i króluje na wieki wieków. Święta Matko, spraw to, proszę, niech boleści Twoje noszę w sercu swoim głęboko. Dziewico niepokalana, Matko najboleśniejsza, któraś wszystkie poruszenia serca swego do Boga kierowała i byłaś zawsze poddana Jego woli. Uproś nam, byśmy z całego serca brzydzili się grzechami i nauczyli się od Ciebie żyć z poddaniem się woli Bożej. Matko najboleśniejsza, módl się za nami. Spraw to, Zbawicielu, abyśmy świętą rodzicielkę Twoją, która pod krzyżem z Tobą współcierpiała, nabożnie czcili i serdecznie miłowali i pod jej opiekę zawsze wiernie Ci służyli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Litania o siedmiu boleściach Matki Bożej. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Matko Bolesna, módl się za nami. Któraś nie znalazła miejsca w Gospodzie, módl się za nami. Któraś zmuszona była szukać przytułku w stajence, módl się za nami. Któraś Twego pierworodnego w żłóbku złożyła, módl się za nami. Któraś krwawemu obrzezaniu Syna Twojego obecną była, módl się za nami. Której przepowiedziano, że Syn Twój położony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą, módl się za nami. Której wyprorokowano, że duszę Twą własną miecz boleści przeszyje, módl się za nami. Która z synem do Egiptu uchodzić musiała, módl się za nami. Któraż rzezią niewiniątek przerażoną była, módl się za nami. Któraś 12-letniego syna Twego w Jeruzalem zgubionego przez 3 dni żałosna szukała, módl się za nami. Któraś ciągle na nienawiści Żydów do Syna Twojego patrzyła, módl się za nami. Któraś męki i śmierć Syna Twojego obraz bezustannie w sercu nosiła, módl się za nami. Któraś w dniu ostatniej wieczerzy Syna do Jeruzalem idącego ze smutkiem pożegnała, módl się za nami. Któraś męką ogrójcową i krwawy pot Syna Twego na modlitwie wylany sercem Matki przeczuwała, módl się za nami. Któraś o Synu przez Judasza zradzonym, o powrozami skrępowanym z ogrójcu uwiedzionym wieść odebrała, módl się za nami.
która syna, jakby złoczyńcę przed sąd kapłanów stawionego widziała, módl się za nami. Któraś na syna fałszywych świadków zeznania słuchała, módl się za nami. Któraś okrutny policzek przez najdroższego syna Twojego odebrany na sercu odczuła, módl się za nami. Któraś obelgi od Żydów i żołnierzy na syna Twojego bezbożnie miotane słyszała, módl się za nami. Któraś syna biczami sieczonego i cierniem ukoronowanego ujrzała, módl się za nami. Któraś bezbożny, a haniebny wyrok śmierci na syna Twego wydany słyszała, módl się za nami. Któraś syna Twego krzyż niesiącego spotkała, módl się za nami. Któraś łoskotu przebijania gwoźdźmi rąk i nóg syna Twojego słuchała, módl się za nami. Któraś ostatnie słowa syna Twojego na krzyżu do serca przyjmowała, módl się za nami. Któraś ostatnie słowa miłości Twojego syna do matki usłyszała, módl się za nami. Któraś w konaniu syna Twojego obecną była, módl się za nami. Któraś zamarłe ciało syna Twojego z krzyża zdjęte na macierzyńskie łono swe przyjęła, módl się za nami. Któraś do grobu syna Twojego cała zbolała i zasmucona do domu wracała, módl się za nami. O Królowo Męczenników, módl się za nami. O wizerunku Morza Goryczy, módl się za nami. O opiekunko bolejących, módl się za nami. O wspomożenie stroskanych, módl się za nami. O ucieczko grzeszników, módl się za nami. Przez okrutną mękę i śmierć Syna Twojego zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez najcięższe boleści serca Twojego zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez największe smutki i utrapienia Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez straszne uciski Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez łzy i łkania Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez wszystkie macierzyńskie współubolewania Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez przemożne pośrednictwo Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Od niepomiarkowanego smutku zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od upadków na duchu zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od niechętnego znoszenia wszelkich cierpień zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od wszelkich okazji do grzechu zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od sideł szatańskich zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od zatwardziałości serca zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od ostatecznej niepokuty zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od potępienia wiecznego zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko, abyś nas w wierze prawdziwej nadziei miłości świętej opieką Twoją utrzymywać raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko, abyś nam u Syna Twojego za grzechy nasze doskonałą skruchę i pokutę wyjednać raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko, abyś wzywającym Cię pociechę i ratunek Twój udzielać raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko, abyś nas w chwili konania wspierać najszczególniej raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko, abyś nam w stanie łaski zejście ze świata tego wyjednać raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko.
Matko Najboleśniejsza, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami. Matko Boża, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Baranku Boży, wobec Matki Twej przez 3 godziny zostawał na krzyżu, zawieszony przez boleść tejże Matki Twojej, wtedy doznane, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, któryś wobec Matki Twojej Bogu Ojcu ducha oddał, przez boleść tejże Matki Twojej wtedy doznane, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, któryś wobec Matki Twojej z krzyża, nieżywy zdjęty na jej łono złożony został, przez boleść tejże Matki Twojej wtedy doznane, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chryste eleison. Módlmy się. Niech raczący wstawić się za nami, prosimy, Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej, do miłosierdzia Twojego błogosławiona Maryja Panna, Matka Twoja, której przy najświętszą duszę w chwili męki i śmierci Twojej miecz boleści przeszył. O Panie Jezu Chryste, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Módl się za nami, Matko Najboleśniejsza, teraz i w godzinę śmierci naszej. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia Wam życzę. Do zobaczenia jutro.